Jeśli na co dzień pracujesz w Photoshopie, to mam dzisiaj dla ciebie odcinek, który przyspieszy twoją pracę o 10 razy, albo i nawet więcej. Dzisiaj pokażę ci 10 trików, które naprawdę przyspieszają pracę. A wiem co mówię, bo korzystam z nich na co dzień. Także Zacznijmy powoli, kiedy przejdziemy do Photoshopa i mamy jakąś grafikę, wybierzemy sobie na przykład kształt, który jest prostokątem i zrobimy prostokąt, ale chcielibyście na przykład zaokrąglone rogi. To jeżeli macie cały czas wybrane narzędzie do kształtów, zobaczcie u góry macie takie rogi, w każdym rogu macie taką kulkę, no i możecie złapać, przeciągnąć. Zobaczcie, że wasze rogi robią się zakrąglone. Jest to rewelacyjne, jeżeli na przykład chcecie zrobić kółko, ewentualnie opcja numer dwa, to możecie z altem przytrzymać i zaokrąglić tylko jeden róg, albo nawet dwa i uzyskać niesamowite kształty. Generalnie zaokrąglanie rogów jest bardzo. Trick numer 2 też jest niesamowity, bo jeżeli macie kształt i zrobicie z niego inny kształt, na przykład właśnie kółko, o którym wcześniej wspominałem, teraz wybierzecie narzędzie do tekstu i klikniecie tutaj gdzieś na krawędź. Zobaczcie, że litera tutaj ten kursor właściwie, on się zmienia, kiedy klikniecie raz to będziecie rysować po obrysie całego waszego kształtu. W tym przypadku jest to kółko, więc możemy tutaj wpisać cokolwiek. Co chcemy, więc napiszę sobie jest prosty. Jeżeli Wam się nie mieści, to znaczy, że litery są za duże albo odstęp jest za duży. Wtedy przechodzicie do narzędzia do typografii, zmieniacie odstęp i zobaczcie, że w tym momencie nasz napis jest gotowy, możecie schować kółko i voilà, wasz napis jest gotowy w tym przypadku jako kółko. Oczywiście, jeżeli wybierzecie inny kształt, bo to nie ma żadnego znaczenia, wybierz zwykły prostokąt i zrobimy dokładnie to samo, czyli wybiorę narzędzie do typografii, wpiszemy. Coś tutaj może być również Photoshop, jest prosty. To zobaczcie, że w tym przypadku piszemy po kwadracie, więc każdy kształt, jeżeli najedziecie na obrys, będziecie rysować po jego obrysie, więc w bardzo fajny sposób możecie robić fajne napisy. Trick numer 3 jest bardzo, ale to bardzo przydatne, bo zmiana koloru w Photoshopie to podstawa. Zobaczcie, kiedy mamy jakieś zdjęcie i przejdziemy sobie do warstw dopasowania z tego miejsca, wybierzemy barwę na sycenie, pojawia nam się nowy slider w Photoshopie, już jest ten nowy slider. Wystarczy, że wybierzecie kolor i nie musicie wybierać z tego miejsca. Kliknijcie sobie w tą łapkę i kliknijcie w kolor, który chcecie zmieniać. W moim przypadku będzie to po prostu niebieski, automatycznie wybrał mi się niebieski. Teraz zobaczcie, kiedy przybliżę, mogę tym suwakiem zmieniać kolor. Na bluzie czy też tej sukni. Może się też okazać, że niektóre kolory niestety nie będą pobrane, bo zakres kolorów jest nieco większy niż ten niebieski, i w tym przypadku wystarczy po prostu tym suwakiem gdzieś zmienić. Po prostu zakres kolorów nieco większy, żeby pobierało więcej. W tym momencie, zobaczcie, wszystko na naszej sukni zostało zakryte idealnie. No i teraz, kiedy będziemy przesuwać z zakresem kolorów, to wszystko się będzie zgadzać. Dodatkowo, możecie suwakiem tym zmienić kolor na biały, a jeżeli chcecie kolor czarny, to nie całkowicie w lewo, no bo bądźmy szczerzy, tutaj trzeba będzie usunąć kolor. I jednocześnie zmienić nasycenie na nieco ciemniejszy, W tym przypadku będziecie mieli czarny kolor. Rewelacja i bardzo prosta. A jeżeli nie chcecie, żeby wszystko było pokolorowane, bo zobaczcie, że niebieskie również były kolczyki i torebka, to wystarczy, że na masce warstwy, czyli tej warstwie dopasowania, którą stworzyliście, weźmiecie po prostu zwykły pędzel o kolorze oczywiście czarnym. I po prostu z maski, z tego białego tutaj kwadracika, odmalujecie to, czego nie potrzebujecie za pomocą koloru czarnego. Tak samo, oczywiście, moglibyście zrobić z torebką. Nie będę tego z tego robił, bo wiecie, jak to się robi. Kolejny trik, który jest mega przydatny, to jest rozszerzanie zdjęcia za pomocą AI. Mega genialna rzecz, bardzo często tego używam w swoich plikach, w swoich projektach. Tak naprawdę, zobaczcie, wystarczy jeden klik. Kiedy wybierzecie narzędzie do kadrowania, jesteśmy na zdjęciu, który chcemy rozszerzyć, to tutaj musicie mieć wybrane oczywiście rozszerzenie generatywne. No i teraz wystarczy rozszerzyć w tą stronę, w którą potrzebujecie, czyli ja rozszerzę trochę w tą. I trochę w tą. I w tym momencie po prostu kliknę Enter i mogę wpisać co potrzebuję, ale że nie wpisuję tutaj nic, to Photoshop sam wymyśli, co jest na zdjęciu, sprawdzi sobie i da nam trzy opcje, z których możemy sobie wybrać to dokładnie będzie nam pasować. No i mamy trzy opcje. Zobaczcie, jest pierwsza, druga i trzecia. Wszystkie jak najbardziej są bardzo w porządku. Jeżeli mamy oczywiście to na nowej warstwie, to nie musimy się martwić, bo w każdym momencie możemy to usunąć, zmienić, cokolwiek z tym zrobić. No i teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Chciałbym Wam pokazać, jak dodać napis za postacią, bo to jest mega, mega fajne. Spłaszczmy sobie te dwie warstwy, więc zaznaczam je i wciskam CTRL-E. Jest to teraz jednym zdjęciem, zobaczcie. I teraz muszę wyciąć naszą postać. Jak wycinać postać? Mega proste. Wystarczy wybrać narzędzie do zaznaczenia właśnie z tego menu i automatycznie tutaj po prawej stronie u góry zaznacz temat. Jeżeli to kliknę, to Photoshop sprawdzi co jest na zdjęciu i zaznaczy naszą postać, bo to jest dla nas główny. Element naszej grafiki. Zobaczcie, mam zaznaczony, więc mogę kliknąć Ctrl J i zobaczcie, że w tym momencie mam nową warstwę i naszą postać wyciętą. Zobaczcie, że nawet tutaj wszędzie nasza postać jest rewelacyjnie wycięta. Więc teraz, kiedy mam dwie warstwy, mogę wybrać narzędzie do tekstu i chciałem wam pokazać jedną bardzo fajną sztuczkę. Kiedy wpiszemy sobie tutaj na przykład Agata, powiedzmy, że ta kobieta ma na imię Agata, nie mam pojęcia jak ma na imię. Ale niech to będzie Agata, więc klikam. Powiększam nasz font i zobaczcie, że nasz font jest gdzieś tutaj no, z przodu. Natomiast zmieńmy po pierwsze jego kolor, na przykład na ten niebieski, który jest na tutaj, oczywiście, torebce. Dodatkowo przesuńmy pod naszą postać. I zobaczcie, mamy tekst za naszą postacią. Bardzo fajny efekt, ale możemy zrobić to jeszcze lepiej, dlatego że jeżeli mamy tutaj, to nie wiadomo, czy to jest zagata, czy to jest napisane cokolwiek innego. Jeżeli przesunę kolejny napis nad postać, skopiowałem go za pomocą skrótu. Przytrzymuję alt i przesunę w nowe miejsce. On się kopiuje jako nowa warstwa. Więc w tym momencie, zobaczcie, mamy dwa napisy: jeden pod spodem, drugi u góry. Chciałbym z tego górnego usunąć całkowicie ten kolor niebieski, więc przesuwam wypełnieniem, nie kryciem, tylko wypełnieniem i jednocześnie klikam dwa razy w tą warstwę i przechodzę w obrys. Kiedy jestem w obrysie, mogę wybrać ten sam kolor niebieski i zobaczcie, że teraz mamy bardzo Fajny efekt, taki, że widzimy ten napis, ale widzimy też kobietę. Teraz wystarczy, że zaznaczę jeden napis i drugi napis. Kliknę prawym klawiszem i zrobię połącz warstwy. Dostaję łańcuszek. I teraz, kiedy mam je połączone, to automatycznie, kiedy będę poruszał jedną warstwą, to druga też się przesuwa. Więc idealne rozwiązanie, jeżeli chcecie pokazać napis w bardzo fajny sposób. Mi się podoba. Ej, jeśli jeszcze tu jesteś, to nikogo tu nie ma, więc. Mam dla Ciebie specjalną ofertę. Na dole pod filmem zostawiam link. Kliknij zobacz, bo to jest wyjątkowa okazja, tylko dla Ciebie takiej ceny jeszcze nie było, więc uciekam do filmu z powrotem, choć też. Kolejna fajna sztuczka to wtapianie na przykład tekstów w jakieś elementy. Zobaczcie, że jeżeli mamy otwarte zdjęcie i chcemy tutaj coś napisać i wtopić w tą chmurę, no to na przykład. Wpiszmy sobie tutaj po prostu relaks, bo ja bym chciał się tam porelaksować. Wpisujemy, oczywiście powiększamy nas napis, żeby był duży i chciałbym go wtopić w chmury. No i oczywiście nie chodzi o to, żeby tutaj wybrać gumkę i to wymazać, bo to nie zadziała. Wystarczy kliknąć dwa razy w tą warstwę i na samej górze macie taki suwak w pierwszej zakładce opcji mieszania, właśnie mieszaj. O tym nagrałem duży poradnik, więc możecie się tego nauczyć całkowicie, a dzisiaj będzie bardzo skrótowo. Natomiast gdzieś na górze się teraz pojawia. Teraz. Tym suwakiem możecie usuwać albo z białych elementów, czyli biała jest chmura, więc przesuwam, żeby nasz napis zniknął z chmury. Zobaczcie, jest to takie ostre przejście, więc z klawiszem Alt rozdzielam ten suwak i nasze przejście jest zdecydowanie łagodniejsze i bardzo fajnie to wygląda. I teraz zobaczcie, kiedy kliknę OK, to zobaczcie, że możemy nasz napis przesuwać i on jest wtopiony w tą chmurę, bo chmura jest całkowicie biała. Rewelacyjne rozwiązanie. Opcja numer dwa, która jest bardzo podobna, ale zrobimy w drugą stronę, kiedy mamy lasy, Wpisuję tutaj na przykład, nie będę oryginalny, wpiszę lasy. I teraz, kiedy mamy słowo lasy, oczywiście je powiększamy. I zobaczcie, że teraz, kiedy chcielibyśmy schować za nasze drzewa, no wycięcie tego byłoby bardzo trudne. Ale jeżeli chcemy schować, klikam dwa razy i jednocześnie przesuwam teraz w drugą stronę, bo chcę usunąć z czarnych elementów. Zobaczcie, że nasz napis się chowa. Więc teraz, kiedy całkowicie schowałem, mogę oczywiście ten suwak z altem rozdzielić. Nasze tutaj wszystko się robi bardziej. Takie miękkie nasze przejście, rewelacja, i zobaczcie, że teraz nasz napis jest schowany za drzewami. Rewelacyjne rozwiązanie w wielu przypadkach, bardzo często. Też się tym posługuje. Kolejna sztuczka to usuwanie niechcianych elementów z grafiki. Kto tego nie chce robić w sposób łatwy? Kiedy mamy grafikę lub zdjęcie w tym przypadku i mamy masę osób, których nie chcemy, no to kiedyś musieliśmy usuwać to stemplem, ale teraz zobaczcie, że jest nowe narzędzie po lewej stronie w menu, nazywa się to po prostu usuwanie. Kiedy to zaznaczycie, to na samej górze macie taki guzik, jak znajdź elementy odwracające uwagę, i to jest bardzo, bardzo fajne, bo jeżeli to klikniecie, to macie albo przewody i kable, bo takie sytuacje też często mają miejsce, ale macie też ludzie, kiedy to kliknę, to po prostu Photoshop wykryje, co jest na zdjęciu niechcianego, no bo nasz główny element nie zostanie zaznaczony, tylko wszyscy naokoło, czyli powinni być zaznaczeni ci, jak również ci. I teraz, kiedy to się stało, no to, to zobaczcie, automatycznie mamy tutaj opcję, czy AI ma być użyte, czy ma nie być użyte, czy Photoshop ma sam sprawdzić. Ja przeważnie mam generatywną opcję włączoną i teraz wystarczy kliknąć Enter i zobaczcie, że na tym zdjęciu Photoshop po prostu sam usunie te wszystkie elementy, których nie chcemy. No i zobaczcie, jak świetnie sobie poradził. Nie ma tu tych osób, i jednocześnie zrobił nam parking, żeby to wszystko jakoś ze sobą zgrać. Rewelacyjne rozwiązanie, kiedy chcecie usunąć szybko coś ze zdjęcia, co Wam naprawdę nie pasuje. A jeżeli bardzo chcecie, to możecie również usunąć piramidę po prostu jednym guzikiem, właściwie. I nagle piramidy nie ma, po prostu nasza kobieta zrobiła sobie zdjęcie gdzieś. I tak Kolejna bardzo nieużywana rzecz w Photoshopie, ale bardzo przydatna, to są warstwy, które można zmienić jako naprawdę bardzo fajne elementy. Zobaczcie, że jeżeli mam dwie tak, dwa takie zdjęcia, które na pozór mogą się nie przydać, ale przeciągnę je i zobaczmy, co się wydarzy. Przeciągnę jeden, mam oczywiście w środku jako nową warstwę, zmniejszę po prostu i zobaczcie, że teraz mógłbym to zrobić w bardzo fajny sposób, bardzo fajny efekt. Kiedy przejdę na tej warstwie w tryby mieszania, i zacznę sobie tutaj przeklikiwać, to ta trzecia opcja daje mi. Prześwitywanie czarnego koloru, bo to jest tryb, który odpowiada za właśnie prześwitywanie czarnego koloru. Jeżeli jest czarny, to on po prostu zostaje schowany, nie usunięty. Więc teraz mam tą warstwę, jaką dodatkową nakładkę. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Tak samo, oczywiście, jeżeli przerzucę ogień, który na pozór wycięcie tego byłoby tragiczne. Oczywiście zmniejszymy sobie naszą grafikę i dodam gdzieś tutaj na dole. I zobaczcie, że w tym momencie no, ten czarny usunięcie tego. Nie wiem, chyba niemożliwe, ale jeżeli przejdziemy w tryb mieszania i trzecią zakładkę, zobaczcie, że mogę w łatwy sposób dodać tutaj ogień i mam ten ogień tutaj, jeżeli jest zbyt mało intensywny. Po prostu zduplikujmy warstwę i zobaczcie, że w tym momencie mam ogień. Mogę sobie oczywiście to zgrupować, mogę spróbować jakiś inny tryb mieszania. Generalnie, naprawdę rewelacja, jeżeli chodzi o elementy, które możemy zmieniać, ich tryby mieszania. No bo zobaczcie, że tak było przed, kiedy nie dodaliśmy niczego, tak dodaliśmy z pierwszym efektem, a tak dodaliśmy z drugim efektem. Jak dla mnie, naprawdę bardzo przydatne, bo tekstury i wszystkie takie elementy dodatkowe można bardzo fajnie dodawać na nasze grafiki. Kolejna niesamowita funkcja, jeżeli wy wysyłacie projekt do klienta, to są mocapy. Pamiętajcie o mocapach. Jeżeli macie jakieś zdjęcie wybrane i chcecie umieścić coś na tym zdjęciu, właśnie waszego, ja umieszczę tą moją nakładkę, to wybieram i robię z tego mocap. Wybieram kształt, rysuję po prostu prostokąt i teraz muszę go dopasować do tego miejsca, gdzie jest ekran, więc. Po pierwsze, zamieńmy go na obieg inteligentny, więc klikam prawym obieg inteligentny. Dodatkowo zmniejszę sobie jego intensywność, żebym widział, co jest pod spodem. Przybliżam i za pomocą Ctrl T przekształcam tak, żeby rogi znalazły się w rogach. I kiedy mój element jest zrobiony, klikam Enter. Teraz mogę bezpośrednio przejść do środka. Mam nasz czerwony prostokąt, a jednocześnie wrzucę do środka moją nakładkę. Po prostu ją przeciągnę. I teraz zobaczcie, kiedy mam moją nakładkę, rozszerzam na cały ekran, klikam Enter i Ctrl S, tak jakbym chciał zapisać. I zobaczcie, to się zadziało. W tym momencie oczywiście krycie jest zmniejszone. Powiększam krycie i voila! Jest moja grafika. I teraz nie ma to żadnego znaczenia. Zobaczcie, że mamy tutaj naszą grafikę, taką, ale jeżeli chcecie to zmienić, to bardzo proste. Wystarczy kliknąć dwa razy i przerzucić tu zupełnie inny projekt. Ja przerzucę nasz ogień, który już mieliśmy wcześniej. Więc przerzucam nasz ogień. Oczywiście zmniejszam go i zobaczcie, że w tym momencie kiedy usunę wszystkie inne grafiki, w postaci nie ma tu nic innego jak ognia. Klikam oczywiście Ctrl S, żeby to zapisać, zamykam i zobaczcie, że w tym momencie na no, tutaj zmieniło się w perspektywie oczywiście nasza grafika. Rewelacja dla mockupów, widziała to zawsze tak samo. Używajcie mocapów, bo to mega, mega fajna rzecz. Ostatnia sztuczka na dzisiaj to jest polepszanie waszych grafik na sam koniec, kiedy już skończycie. Zrobiłem taki projekt, w którym użyłem masy warstw i chciałbym z niego wydobyć jeszcze więcej koloru, kontrastu i wszystkiego, co mogłoby wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie odbiorców. Więc przechodzę na samą górę i klikam. Ctrl-Alt-Shift-E. Tylko po to, żeby zrobić jedną grafikę ze wszystkich, które mam pokazane w moim pliku, więc tak naprawdę wszystkie inne mogę schować albo usunąć, albo zrobić z nimi cokolwiek. Ja je po prostu usunę, zobaczcie, mam jedną grafikę. I w tym momencie mogę kliknąć prawym klawiszem, zrobić z niego obieg inteligentny, bo to jest nam potrzebne. I przejść do filtru kamera Raw. Czyli tutaj filtr i filtry kamera Row. W tym przypadku pojawia się nowe okno, i tutaj możecie dopasować jeszcze bardziej waszą grafikę w postaci. Czy ma być bardziej intensywna, czy ma być więcej kontrastu, możecie zmienić kolor, jeżeli chcecie, na inny, możecie dodać właśnie jakiś koloru. Możecie z tą grafiką naprawdę masę rzeczy tutaj wydobyć. Więc rewelacja na sam koniec waszego projektu, uważam, że tutaj warto poświęcić na to chwilę i zobaczcie, że w tym przypadku nasza grafika. Tak było przed, kiedy te kolory były trochę wyprane, takie szare. A kiedy dodaliśmy kontrast, dodaliśmy więcej koloru, więcej czerni. Rewelacyjne narzędzie do poprawiania grafik. Na sam koniec pamiętajcie o Camera Row Filter, bo jest niesamowity. Jeśli choć jeden trik ci się spodobał i pomoże ci w Twojej pracy, to daj lajka, żebym wiedział, że to się rzeczywiście podoba. Na dzisiaj to oczywiście wszystko. Więc żegnam się z Wami, a jednocześnie zapraszam Was na moją platformę, bo pojawił się mały mini kurs, który może Was zainteresować właśnie z Photoshopa. No ale o tym oczywiście na platformie, a link jest pod filmem, więc żegnam się, do zobaczenia, cześć!